Walter White, Thomas Shelby, Frank Underwood i Janusz Tracz. Pewnie objawił się księdzu i prosił, zajmij się tą biedną, starą kobietą, spaloną do cna przez tego niegodziwca, tylko po to, żeby mógł sobie sprowadzać wódkę i dziwki krótszą drogą. Widzowie kochają mroczne charaktery. O ile w życiu nie chcemy mieć z takimi do czynienia, o tyle w kulturze to właśnie one ściągają najwięcej uwagi i generują najwięcej emocji. Kim był Janusz Tracz? Skąd wynika fenomen tej postaci? Oraz najważniejsze, jakie wnioski daje nam jego historia? Mam panu dziękować za troskę? Może jeszcze kieliszeczek? Między Traczem a plebanem stara wojna wiecznie trwa. Serial Plebania to przedstawiciel polskiej telenoweli z lat 2000. Można go zaliczyć do tego samego gatunku co M jak Miłość, Klan czy Złotopolscy, czyli do niskobudżetowych produkcji mających na celu trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Aby to było możliwe, w serialach tych musiała być ukazana pewna charakterystyczna i niemal w każdym przypadku taka sama rzeczywistość. Sielanka, swojskość i rodzinny klimat. Całość fabuły najczęściej oscylowała wśród niewielkiej społeczności, w której każdy miał ściśle określoną rolę. Plebania jednak wyróżniała się na tle wymienionych seriali. Pomimo przeciętnej fabuły i niskiego budżetu, miała nad konkurencją ogromną przewagę. Postać Janusza Tracza. Janusz Tracz uchodzi za najmroczniejszy charakter wykreowany w polskim kinie. Wydaje się, że ta teza ma sens ze względu na kontrast pomiędzy nim a pozostałymi postaciami. W polskiej telenoweli, jak wspomniane wcześniej M jak Miłość czy Klan, postacie były często nijakie. Ich wartość zazwyczaj nie wynikała z genialnej kreacji scenarzystów i wybitnego odegrania roli przez aktorów. Postacie były raczej everymanami przeżywającymi doświadczenia, z którymi każdy Polak mógł się utożsamić. Janusz Tracz przełamał ten schemat. Scenarzyści dosłownie bawili się kinem, kreując tę postać, a Dariusz Kowalski idealnie tę rolę odgrywał. Jak sam po latach przyznał, my się tym bawiliśmy, jechaliśmy po bandzie, żadnych odcieni szarości, kręciliśmy bajkę, to jest proste jak w westernie. Jest dobry szeryf i jest bandyta. Szeryfem był proboszcz, a bandytą ja. W rezultacie Janusz Tracz stał się postacią ikoniczną, która udowodniła, że w produkcjach masowych również jest miejsce dla dobrze napisanego charakteru. A co pan myślał, że władza to piknik? No, ma oczywiście swoje plusy. Na przykład gadki z narzeczoną na koszt podatnika. Ale są też i minusy. Czasami trzeba ruszyć dupę i coś zrobić. Kim był Janusz Tracz? Jednym słowem, można by go określić mianem antagonisty. Serial Plebania, jak sam tytuł wskazuje, kręcił się między innymi wokół życia plebańskiego. Jednymi z głównych bohaterów byli księża. Naczelny antagonista musiał być zatem niewierzący, wręcz musiał być bezbożnikiem, który często podkreślał swoją niechęć do kościoła, co idealnie oddaje jego cytat: dobry klecha to martwy klecha. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że nazwisko Tracz to od tyłu czytane słowo czart. Szapoba dla twórców serialu za taki smaczek. Janusz był również postacią okrutną, trochę przypominającą stereotypowego rosyjskiego gangstera. Chociaż niektórzy fani dopatrują się tu podobieństwa do Daniela Craiga z Jamesa Bonda, pojawia się jednak pytanie, czy to okrucieństwo było prawdziwą cechą bohatera, czy może jedynie fasadą wykreowaną na potrzeby prowadzenia interesów. Bowiem Janusz Tracz to również biznesmen, jednak o jego biznesach niewiele wiadomo. Widzowie na podstawie szczątkowych informacji mogą się jedynie domyślać, że część z jego źródeł dochodu jest po prostu nielegalna, jak chociażby przemyt. Jest jednak coś, co odróżnia go od stereotypowych gangsterów. Janusz Tracz zachowuje się z klasą. Nieobecność wulgaryzmów była oczywiście podyktowana wymogami polskiej telewizji, jednak wydaje się, że ten w cudzysłowie brak stał się atutem bohatera. Bowiem postać grana przez Dariusza Kowalskiego rozbrajała swoich przeciwników w inteligentny i wysublimowany wręcz sposób, a nie prostacko za pomocą siły fizycznej. Nikt nie wie, jaki jestem tu samotny. Wielki Janusz Tracz. Sam jak palec. Biedaczysko. Nawet żona tego nie wie. Angelika nic nie wie. Nic o moich interesach.
Nie dlatego, że jej nie ufam. Nie. Chodzi o to, mój staruszku, że to ona ufa mnie. Dlaczego Polacy pokochali Janusza Tracza? Katarzyna Kebernik, krytyczka kina, w swoim artykule na temat postaci Janusza Tracza, do którego polecam zajrzeć, dokonuje bardzo ciekawej diagnozy. Nie trudno zauważyć, że Janusz Tracz jest zbudowany ze wszystkich tych cech, których stereotypowy Polak nienawidzi lub zazdrości innym. W naszym kraju lubi się ludzi skromnych, normalnych, takich, co to się nie wyróżniają ponad przeciętność. A Tracz wręcz emanuje pewnością siebie i pogardą dla miernot wszelkiego rodzaju. Przyglądając się postępowaniu Tracza, łatwo to dostrzec. Traktuje kobiety jako swój atrybut, nie propaguje tradycji rodzinnych, gardzi kościołem, bywa arogancki, bezczelny i jest do bólu skuteczny. I chociaż cechy te są nielubiane, większość z nas nie chciałaby mieć do czynienia z takimi ludźmi, to są podziwiane. Być może dlatego, że masa ludzi pragnie sprawczości, kontroli i skuteczności, jednak z różnych powodów nigdy tego nie osiągnęła. Wydaje się, że właśnie za to podziwiamy mroczne charaktery, jak przytoczonych wcześniej Waltera White'a, Toma Shelby'ego, Franka Underwooda i wielu innych. Czasem każdy z nas chciałby na chwilę spróbować, jak to jest rozdawać karty i rozgrywać partie na własnych zasadach. Nie możemy tego zrobić w realnym życiu. Śledzimy losy naszych ulubionych bohaterów robiących rzeczy, na które my sobie nie możemy pozwolić. Janusz Tracz był dla polskiego odbiorcy archetypem antagonisty w latach 2000. W dodatku miał praktycznie monopol na wykreowanie takiej postaci. W innych produkcjach masowych nie miał w zasadzie żadnej konkurencji w tym względzie. Dlatego stał się ikoną, która po dziś dzień jest obecna nawet w kulturze memów. Czego możecie nauczyć Janusz Tracz? Chociaż postać ta jest naprawdę mrocznym charakterem, to jednak na przestrzeni serialu wielokrotnie z jego ust padały bardzo wartościowe myśli i prawdy na temat życia. Zanim jednak przedstawię kilka z nich, to muszę cię ostrzec, podejście Janusza Tracza jest w wielu kwestiach skrajnie makiaweliczne. Tracz traktuje ludzi instrumentalnie, wykorzystuje ich do własnych celów i często robi to z kompletnym pominięciem wyższych uczuć, takich jak chociażby empatia. Dlatego jego modelu postępowania na pewno nie można uznać za wzorcowy. Proszę nie spuszczać go z oka. Zranione zwierzę może być niebezpieczne. Jest to uniwersalna prawda na temat ludzkiej natury. Człowiek w obliczu zagrożenia może zachowywać się nieprzewidywalnie i atakować ze zdwojoną siłą. W cytacie niekoniecznie chodzi o dosłowną ranę na ciele, wystarczy rana psychiczna, odebranie autorytetu, upokorzenie czy traumatyczne doświadczenie, aby człowiek zaczął zachowywać się w nieprzewidywalny i niebezpieczny sposób. Cała umiejętność polega na tym, żeby wiedzieć, co komu obiecać. Cytat ten w oczywisty sposób kojarzy się z prowadzeniem szemranych interesów, jednak zastanówmy się, czy w codzienności również nie korzystamy z tej zasady w nieco łagodniejszej formie. Ogromna część interakcji międzyludzkich oparta jest na dynamice dawania i oczekiwania czegoś w zamian. Działa to nawet przy wyświadczaniu drobnych przysług. Ktoś obdarzony pomocą, darowizną czy nawet dobrym słowem staje się poniekąd dłużnikiem. Nawet jeśli nie padnie żadne zobowiązanie, to i tak obdarowana osoba czuje się zobligowana, aby się odwdzięczyć. Bardzo często nawet nieświadomie korzystamy z tej zagrywki na co dzień. Łatwiej nam prosić o przysługę ludzi, dla których coś kiedyś zrobiliśmy. Janusz Tracz wzniósł tę zasadę na wyższy, bardziej makiaweliczny poziom i zaczął ją wykorzystywać dla własnych interesów. Będzie puenta? Bo zaczynam się nudzić. Co prawda, zwrot ten jest niezwykle pretensjonalny, jednak kryje się za nim ludzkie pragnienie zaspokajania ciekawości i dążenia do sedna sprawy. Jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść? Stephen Covey w książce 7 nawyków skutecznego działania jako jedną z zasad wyszczególnił zaczynanie z wizją końca. Każde działanie, którego się podejmujesz, powinno zawierać tę wizję. Stanowi ona wówczas punkt odniesienia. Kierunek, w jakim należy dążyć i bardzo często punkt ten jest po prostu celem do zrealizowania. Janusz Tracz w nieco przewrotny sposób sformułował podobną regułę, z tym, że zamiast wizji końca posłużył się oczekiwaniem na puentę, czyli naczelny wniosek, podsumowanie całości. Warto dbać o to, aby każde działanie, podobnie jak każda opowiedziana historia, miały swoją puentę. Aby to było możliwe, należy zawsze zaczynać z wizją końca.
operuj faktami, zamiast myśleć życzeniowo. Żmajnik, to nie jest kwestia światopoglądu, tylko faktów. A fakty są takie, że tego głupkowatego grubasa z brodą i z pomponem po prostu nie ma. W tej scenie w całkiem brutalny sposób Janusz Tracz wyjaśnił nauczycielce, dlaczego to dobrze, że jego syn nie wierzy w świętego Mikołaja. O ile sama tematyka Mikołaja wydaje się niepoważna, o tyle wniosek i puenta Janusza jest bardzo trafna. Przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę fakty, a nie myśleć życzeniowo. Paradoks jest jednak taki, że ludzie uwielbiają myśleć życzeniowo. Mamy tendencję do zgadzania się ze wszystkim, co potwierdza nasze aktualne stanowisko i utwierdza nas w aktualnych poglądach. Masa osób w momencie, gdy styka się z faktami, które przeczą ich wizji świata, to usiłuje zmienić fakty, zamiast zmienić swój pogląd lub stanowisko w danej sprawie. To jedna z pułapek myślenia, na które bardzo łatwo się nabrać. Konsekwencje są takie, że myślenie życzeniowe może prowadzić do podejmowania złych decyzji. Decyzje te bowiem są podejmowane w oderwaniu od rzeczywistości, zatem są błędne już na etapie założeń. Jaka jest zatem naczelna myśl, którą w swoim makiawelicznym sposobie postępowania chciał przekazać Janusz Tracz? Wydaje się, że mogłaby ona brzmieć następująco. Negocjuj zawsze z pozycji siły. Myśl ta towarzyszy wszystkim naczelnym antagonistom kina. Wspomniani wcześniej Walter White, Thomas Shelby czy Francis Underwood również wyznawali tę regułę. Dawała im drobną, ale istotną przewagę za każdym razem, kiedy znajdowali się w kryzysowej sytuacji. Co jeszcze łączy wszystkich wymienionych bohaterów? Każdy z nich ponosił porażki i wynosił z nich cenne lekcje, przekuwając je koniec końców na swoje zwycięstwo. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tego dokonać, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz Anatomii Porażki. Napisz w komentarzu, którą postać chcesz zobaczyć w następnej analizie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.